Dzień dobry kochani, witam Was w drugim odcinku w ramach nowej serii na kanale, serii, która będzie składała się z mini lekcji miłości. Dzisiaj lekcja numer 2. Kto nie widział lekcji numer 1, koniecznie musi nadrobić, oczywiście, bo trzeba być pilnym uczniem. Będziemy dzisiaj zastanawiali się, słuchajcie, myślę, że to jest bardzo ważna lekcja, czy w miłości to oby na pewno zawsze powinno być miło. Myślę, że to jest często popełniany błąd. Pierwsze nasze oczekiwanie, że w naszej relacji to będzie fantastycznie, pojawia się u wielu osób, u mnie tak na przykład było, jak już jesteśmy w ogóle małymi dziećmi. Ja patrzyłam na przykład na wzorzec relacji moich rodziców, gdzie były jakieś kłótnie, to nie było małżeństwo takie idealne. Czasami mieli ciche dni, czasami krzyczeli. Patrzyłam na to, nie podobało mi się to. I sobie postanowiłam, że ja to w relacji będę mieć inaczej. I oglądałam, prawda, różne bajki, potem różne seriale, filmy i wydawało mi się, że jest to możliwe, prawda? Tam często widzimy, jeżeli jakieś tam perturbacje pomiędzy mężczyzną a kobietą, to często jest to na właśnie takim etapie, można powiedzieć, zerowym, zdobywania się, a później jak oni już, prawda, wyznają sobie wzajemnie tą miłość, przejdą te wszystkie początkowe ewentualne problemy, no to mamy, żyli długo i szczęśliwie, prawda? Dalej często nie widzimy już, jak losy tej pary się toczą. Więc ja żyłam w takim przekonaniu, że właśnie tak będę miała. Tylko muszę znaleźć odpowiednią osobę, która się we mnie niesamowicie zakocha, w której ja się zakocham, no i potem będzie już oczywiście super. W dzisiejszych czasach myślę, że często też możemy odnosić właśnie takie wrażenie, że jak ludzie się znajdują, to jest już potem tak fantastycznie przez social media, które pokazują bardzo zakłamany obraz relacji. Tam ludzie postują różne zdjęcia, piszą różne wielkie wyznania właśnie, żeby w jakiś sposób podzielić się tym, co dobre. No cieszą się swoją relacją, ale przez to inni ludzie mogą mieć wrażenie, że w tej relacji to tylko i wyłącznie jest właśnie, wiecie, kolorowo, że są tylko fantastyczne kolacje, przytulanki, wyjścia, wyjazdy, jakiś plażing, smażing i tak dalej. To są te momenty, którymi naprawdę lubimy się dzielić, lubimy się chwalić. Nie do końca chcemy się dzielić taką prozą życia, a już na pewno nie jakimiś problemami w relacji. Kolejne takie przeświadczenie, że w miłości powinno być zawsze miło, myślę, że możemy mieć z takich nawet naszych własnych obserwacji. Czyli zaczynamy jakąś relację, jesteśmy zakochani, no i wszystko jest fantastyczne. No po prostu nie możemy się ze sobą nabyć. Mamy ochotę tylko i wyłącznie się przytulać, spędzać czas ze sobą praktycznie non-stop. A później, jak w relacjach robi się niemiło, to często te nasze relacje, prawda, upadają. Jeżeli będziecie żyli w tym przekonaniu, że w miłości zawsze powinno być miło, nie będziecie potrafili dobrze wybierać osobę do relacji, później dobrze tą relację budować i zarządzać nią w momencie, kiedy relacja zaczyna przechodzić przez jakieś takie trudniejsze momenty. Więc powiem Wam o takich właśnie najważniejszych zagrożeniach, które płyną z tego przekonania. Pierwsze, jak już wspomniałam, to jest nieodpowiedni dobór osób. Jeżeli myślimy, że w relacji to zawsze powinno być miło, będziemy niesamowicie skłonni do wchodzenia w relacje z osobami narcystycznymi, które zawsze muszą być najwspanialsze, najfantastyczniejsze i ich relacja również musi być taka, więc te osoby potrafią mieć ogromny gest. Dużo bardzo mówić, roztaczać fantastyczne wizje i te relacje właśnie budować z niesamowitym rozmachem. Takie relacje często później stają się bardzo toksyczne. Będziemy również często wchodzić w relacje na przykład z osobami, które są takim, można powiedzieć, troszeczkę Piotrusiem Panem, czyli osobami niedojrzałymi. I nie chodzi mi tylko i wyłącznie właśnie o tą płeć męską. Myślę, że również czasami można zakochiwać się w takich kobietach, które żyją w jakiejś takiej bajce, są takim chodzącym jednorożcem, który oczekuje, że w relacji to zawsze będzie randkowanie, będzie słodko, a nie do końca taka osoba może potrafić budować tą relację właśnie na takiej pięknej codzienności, codziennym wsparciu. Ryzyko jest również takie, że sami staniemy się nawet taką osobą. Czyli my będziemy chcieli budować właśnie relacje oparte głównie na jakichś fantastycznych wizjach, wielkich przeżyciach, wielkich gestach, zabawie i będziemy niesamowicie bali się takiej po prostu codzienności. Drugie ryzyko, o którym chcę Wam powiedzieć, to jest to, że żyjąc w przekonaniu, że w miłości to zawsze powinno być miło, możemy
przypadkiem zacząć budować relacje głównie oparte na kłamstwie. Czyli jeżeli żyjemy w takim przekonaniu, to w momencie, kiedy na przykład coś nam się w partnerze nie podoba, mamy jakieś inne potrzeby, gdzieś tam się różnimy, możemy bać się to powiedzieć na głos. Dlatego, że boimy się, że jeżeli my mamy inaczej, to może być niemiło. Nawet czasami w tych takich etapach bardzo początkowych, randkowania, nie? Ktoś tam zrobi coś niefajnego, coś niemiłego nam powie i my bardzo często, bojąc się właśnie pokazać, że coś nam się nie podoba, no bo zawsze musi być miło, bo jak będzie niemiło, to możliwe, że ta osoba nas nie zechce, będziemy w jakiś sposób nie potrafili być do końca sobą. Możemy również mieć problem na przykład z przyjmowaniem krytyki. Możemy się niesamowicie tego bać, że partner zauważy, że my jesteśmy nieidealni i powie nam na przykład coś niemiłego. Problem będzie się tyczył głównie takich córeczek tatusiów oraz syneczków mamusi. Czyli to jest to takie właśnie modelowanie tej relacji troszeczkę takiej damsko-męskiej, tak? Czyli dziewczynka, która w oczach swojego taty jest idealna, fantastyczna i na przykład ten tata nigdy w dzieciństwie nie zwracał jej żadnej uwagi, dlatego że ta dziewczynka jest najpiękniejsza, najmądrzejsza, najfantastyczniejsza i nawet mama może dawać jakąś krytykę, w jakiś sposób wymagać od tej dziewczynki, dawać jej jakieś kary, jeżeli zachowa się nieodpowiednio. To jeżeli tata będzie taką osobą niesamowicie akceptującą, że nie mów tak do niej, słuchaj, nie zwraca jej tutaj żono, moja kochana, uwagi, dlatego że nasza córeczka to jest najfantastyczniejsza, to ta dziewczynka później idąc przez życie i wchodząc w relacje z mężczyznami może mieć przeświadczenie, że w oczach swojego mężczyzny to powinna być absolutnie idealna, fantastyczna, najpiękniejsza, najfantastyczniejsza i tego typu właśnie zdania będziemy często słyszeć od osób, które albo są narcystyczne, albo chcą nas oszukać, albo właśnie od takich osób, które tak naprawdę nie do końca chcą takiego naszego dobra. Bo często takie prawdziwe dobro to również jest wymaganie od drugiej osoby albo wskazanie jej, że postępuje w jakiś sposób nieodpowiednio, przez co mamy możliwość, szansę w jakiś sposób jako ludzie się rozwijać. Ten sam, słuchajcie, mechanizm może występować w przypadku syneczków mamusi. Trzecie ryzyko, które płynie z tego przekonania, że w miłości to zawsze powinno być miło, to jest to, że będziemy budować relacje nietrwałe, co pośrednio wynika właśnie z tego, o czym mówiłam przed chwilką, tak, że te fundamenty nie będą zbudowane takie solidne w takiej relacji. Ale również, słuchajcie, nie będziemy potrafili, i to jest właśnie to takie trzecie ryzyko, poradzić sobie z tym, jak ogólnie wygląda dynamika miłości. Czyli, że wpierw mamy, prawda, jakąś fascynację, jakieś zakochanie i wydaje się, że wszystko jest fantastycznie, a później zaczynamy widzieć tą osobę taką, jaka jest naprawdę, taką, jaka jest na co dzień. Zaczynamy dostrzegać wady tej osoby. Czasami ta osoba nas troszeczkę denerwuje, albo w relacji po prostu nadchodzi jakiś problem, jakiś kryzys, gdzieś się różnimy, albo po prostu coś złego przydarza się w życiu tej drugiej osoby, albo w naszym życiu. Czy to jakieś bezrobocie, czy to jakieś problemy rodzinne, to nie jest istotne. I czasami wówczas taka sytuacja ogólnie znajduje swój wydźwięk również w naszej relacji. Partner nie jest do końca miły. Kiedyś był zawsze miły. Dla nas to i tak powinien być taki zawsze miły, fantastyczny i tak dalej. I możemy poczuć jakiś taki brak więzi wynikający z tego, że przez dłuższy czas, no bo jest jakiś trudniejszy okres, w tej relacji jest nieco jakieś ochłodzenie, jest jakoś inaczej. A prawda jest troszkę taka, że miłość właśnie pod tym względem jest decyzją, że nawet kiedy nie jest do końca miło, no to ja zostaję, tak? To nie skreśla nam wszystkiego tego dobrego, co było przed, tylko zdaję sobie sprawę, że ta obecna sytuacja z czegoś wynika. I można to przetrwać, można nad tym pracować. Życie jest po prostu życiem. I miłość to jest tylko i aż miłość. Aż kiedy właśnie wybierzemy, że zostaniemy. Ale tylko miłość pod tym względem, że miłość tutaj, taka nasza, no nie jest idealna i nie będzie zawsze miło. Bez tego, bez tej właśnie świadomości, że będzie miło w naszej miłości, jeżeli nad tą miłością będziemy pracować, no to właśnie czasami zauważymy na takie sytuacje. Ludzi, którzy nawet po 30-40 latach, gdzie przetrwali ze sobą tyle, później mają jakieś takie oczekiwania, że gdzie indziej to będzie miło, bo tutaj na moment obecny nie jest miło. A miłość właśnie polega na tym, że nie zawsze jest miło, tylko zawsze powinniśmy podjąć decyzję, dlatego że miłość to jest decyzja, że pracujemy nad tym, żeby miło znowu było. Na koniec chcę się z Wami podzielić bardzo, bardzo, bardzo ważnymi i bardzo radosnymi dla mnie i mam nadzieję również dla Was nowinami.
I to jest, słuchajcie, informacja o moim nowym projekcie. To jest projekt, który rozwijał się, kwitł w moim serduchu od jakichś naprawdę już 2 lat i projekt będzie startował już 1 marca. Jest to nowa platforma, na którą już w ogóle możecie wejść i możecie się zapisać na newsletter, aby dostać powiadomienie o tym, że platforma już wystartowała. Na platformie będą się znajdować materiały medytacyjno-afirmacyjne. Będzie to kompleksowy program z jednej strony dla singli, dla osób po rozstaniach, osób ze złamanym serduchem, ale również dla osób, które chcą nauczyć się mądrze budować relacje, wyzbyć się wszelkich toksycznych, złych mechanizmów z poprzednich relacji i uczyć się właśnie te relacje obecnie budować mądrzej. Ważna jest zmiana tego, w jaki sposób myślimy. Bardzo często, tak jak właśnie tutaj, nasze błędne postępowanie wynika z naszego błędnego myślenia, z błędnych przekonań. I ten tok myślowy można przeprogramować. I nie dzieje się to od tak. Właśnie medytacje, afirmacje, przeprogramowywanie myśli jest w tym niesamowicie przydatne. Po to będzie właśnie ta platforma. Także śmiało skaczcie na lekcje miłości, lekcjemiłości.tv i zapisujcie się na newsletter, na powiadomienie. Takie dzieło zwieńczające kilka lat mojej pracy. Coś, co wierzę, że naprawdę będzie potrafiło pomóc niesamowicie dużej ilości osób i towarzyszyć Wam na co dzień w trudnych momentach, w trudnych chwilach i pomagać Wam właśnie, żeby tą energię taką negatywną zmienić w pozytywną. Tak jak właśnie robi to również ten kanał. Subskrybujcie koniecznie, żeby nie przegapić żadnej kolejnej lekcji miłości. Wciskajcie dzwoneczek, bo bez tego i tak powiadomień mieć nie będziecie. Buziakuję Was. I do zobaczenia. A, i ojej, ja już się pożegnałam, a to jeszcze jedna rzecz. No trudno. Pamiętajcie też o tym, że na sklepie sklep.soulspecial.pl macie dostępne bilety na wydarzenia, na spotkania, które organizuję dla ludzi z kanału. Szczególnie cennym myślę, że jest event walentynkowy, tak naprawdę nie walentynkowy, który ma miejsce 12 lutego, także jeżeli nie chcecie wtedy smutać i chcecie się otworzyć na drugiego człowieka, to śmiało wpadajcie do Warszawy, do mnie na imprezę. Jeszcze raz ściskam, buziakuję, już nie przeciągam. Pa, pa.